Good morning, Friday! Good morning, Sharks! Guys, yesterday Poland beat Scotland 3-2. The first goal was scored by Szymański. Szymański shot from range. Lewandowski converted a penalty. And Nikola Zalewski won a penalty. Z wczorajszego meczu Polska-Szkocja 3-2 dla Polski mam dla Was wyciągnięte trzy językowe rzeczy. Po pierwsze, słuchajcie, często mówię moim podopiecznym podczas treningów językowych, że dobry piłkarz ma jeden sposób, bardzo dobry piłkarz, świetny piłkarz ma 2-3 sposoby. Dlatego też między innymi pokazuję na treningach językowych różne sposoby powiedzenia czegoś. W szkołach często nas uczą, że on na przykład potrafi uderzyć z dystansu. Odnoszę się tutaj do pierwszej bramki Szymańskiego. Na przykład he can shoot from range. He can shoot from range. Ja często mówię, że to można również powiedzieć he's able to shoot from range, albo moje ulubione z piłkarskiego świata he's capable of shooting from range. I słuchajcie, w tym tygodniu piękną kolokację analizując Haalanda z ostatniej kolejki Premier League, kiedy strzelił hat-tricka, 7 goli, 7 goals in 3 matches, analizowaliśmy i taka fajna kolokacja jest he's fully capable of, fully capable of. Czyli cztery sposoby powiedzenia i teraz podkreślenie czegoś, że ktoś naprawdę bardzo fajnie coś potrafi. W tym przypadku Szymański is fully capable of shooting from range. Szymański is fully capable of shooting from range. Czyli możecie powiedzieć Szymański can shoot from range. Szymański is able to shoot from range. Szymański is capable of shooting from range. I teraz to capable of można jeszcze wzmocnić, mówiąc Szymański is fully capable of shooting from range. Drugi przykład, Lewandowski. Pamiętajcie, rzut karny znowu. We can score a penalty, można strzelić bramkę z karnego. We can win a penalty, można wygrać rzut karny, w sensie być sfaulowanym. I na przykład we can take a penalty, możemy wykonać rzut karny, ale również we can convert a penalty. Convert a penalty oznacza, kiedy zamieniamy karnego na bramkę. I zobaczcie, Lewandowski can convert a penalty, Lewandowski is able to convert a penalty, Lewandowski is capable of converting a penalty i teraz dzisiejsza wersja wzmocniona, Lewandowski is fully capable of converting a penalty. I finalnie Nikola Zalewski, to już tylko z tym ostatnim, słuchajcie, Zalewski is fully capable of dribbling, Zalewski is fully capable of playing 1v1, czyli Zalewski jest bardzo dobry, potrafi grać jeden na jednego, potrafi dryblować. A zatem kolokacja dzisiaj fully capable of, fully capable of. Znowu trzy zdanka. Szymański is fully capable of shooting from range, Lewandowski is fully capable of converting penalties and Zalewski is fully capable of dribbling or Zalewski is fully capable of playing one on one, 1v1, one against one. Dorzućcie sobie kolokację fully capable of, pamiętajcie z końcóweczką ing, pod spodem link do www.kornelbaszkiewicz.pl, tam macie krótką notatkę treningową, żebyście też to widzieli, ale skupiamy się oczywiście tutaj na mowie, fully capable of. I to jest ten skill po meczu Polska-Szkocja, czekamy na mecz, we're waiting for the match against Croatia, yesterday Portugal beat Croatia, Ronaldo scored a goal again, unbelievable guy, keeps scoring, he never stops. I słuchajcie, jako że to jest football mental, podsumowanko, w poniedziałek był cytacik, no nie mogę zamknąć oczu, ponieważ jadę, kieruję samochodem, I'm driving, ale mogę Wam powiedzieć z głowy taka afirmacja o siłę spokoju z poniedziałku, którą podsumujemy ten tak zwany mental w tym tygodniu. Słuchajcie, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference. Czyli Boże, daj mi taką siłę, spokój ducha, żebym mógł zaakceptować rzeczy, których nie mogę zmienić, odwagę, żebym mógł zmieniać to, co mogę oraz mądrość, abym wiedział, znał różnicę. Tak? Popatrzcie, pięknie. A zatem fully capable of oraz ta afirmacja, modlitwa, którą ja sobie osobiście powtarzałem w tym tygodniu i będę powtarzał w kolejnych dniach zawsze rano, kiedy się budzę. Mówię to do siebie, ponieważ chcę mieć w życiu wpływ na rzeczy, które mogę kontrolować i na pewno nie chcę się przejmować rzeczami, których kontrolować nie mogę. A to, co na pewno możecie kontrolować, you have an influence on your self-development. Z całą pewnością macie wpływ na swój samorozwój, to jak zainwestujecie swój czas, czy pouczycie się angielskiego, czy zrobicie trening, czy poczytacie wartościową książkę, czy otoczycie się pozytywnymi ludźmi. Na to z całą pewnością mamy wpływ na nasz rozwój step by step, brick by brick. Sharks never stop swimming. Enjoy the football weekend. See you guys.